Mańkiewicz Wojciech, firma Manitou Polska. Mamy w tej chwili przyjemność być u naszego jednego z naszej dealer firmy Amatech. Jest to firma typowo rodzinna i jest to jeden właśnie dla nas kluczowych rodzajów dealerów do właściwej obsługi rynku. Co to oznacza? My dostarczamy jako fabryka znakomity produkt, bardzo dobry jakościowo, wyposażeniowo, o super parametrach, ale do tego jest też potrzebna właśnie fachowa obsługa dealerska. Klient tak naprawdę widzi nasz produkt na początku, ale później, w następnych latach jego używania, dealer odgrywa kluczową rolę. Czyli firma, która obsługuje, serwisuje, zaopatruje w części. Widzimy w tej chwili, że na przykład fajnie prosperują firmy typu korporacja, duża firma, o pewnych strukturach działania itd., itd. Są to duże firmy, ale też firmy właśnie rodzinne, skupione na pewnych produktach, jak nasze Manitou, gdzie nie ma akurat produktu wiodącego kluczowego, nie są dealerem jakiejś dużej marki kombajnowej czy ciągnikowej. Widzę, że klienci chwalą to, odczuwają to, że miejsce dla takich dealerów, dla takiej formy właśnie obsługi klienta również jest mile widziane przez naszych klientów. Prowadzimy firmę rodzinną od ponad 11 lat. Nasze początki nie były łatwe, wiadomo jak to w firmach. Zaczynaliśmy w kontenerze. Teraz mamy już duży budynek biurowy z częścią serwisową, z częścią magazynową. Szczególny nacisk nakładamy na obsługę, sprzedaż maszyn Manitou, Krone, Amazone w naszym terenie, czyli w terenie to jest jakby całe województwo pomorskie, część kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Oferujemy serwis, który jest szczególnie naszym oczkiem w głowie, żeby klientowi, któremu się popsuje maszyna, jak najszybciej została naprawiona. Nazywam się Wysocki Paweł. Wraz z bratem Piotrem Wysockim i szwagrem Piotrem Delewskim prowadzimy gospodarstwo rolne. Jest to gospodarstwo, które zajmuje się działami specjalnymi. Jest to chów brojlera kurzego z najczęściej części i chów brojlera indyczego. Na naszych fermach drobiu pracują ładowarki firmy Manitou. Posiadamy 3 ładowarki, ładowarkę 523. Jest to najstarsza ładowarka z 2007 roku, później ładowarka Manitou 625 z 2013 roku i też posiadamy wózek trzykołowy teleskopowy firmy Manitou.